Jesteśmy w Zielonej Górze. Jest pani osobą, która kilka dni temu wyszła zza krat. Tak. Proszę się przedstawić, jak pani się nazywa? Na imię mam Małgorzata Cichanowicz. W jaki sposób znalazła się pani tutaj w areszcie? Po prostu policja przyjechała do mnie do domu, a jestem w takiej sytuacji, że walczę o dziecko i musiałam niestety opuścić Anglię, ponieważ mój były partner chciał mnie zabić, więc musiałam przyjechać z dzieckiem do Polski. Policja zapukała do moich drzwi i powiedziała, że niestety mój były partner zgłosił, żeby był nakaz deportacji mojej osoby i muszą niestety mnie aresztować. Ile ma pani lat? 39. I pani dziecko to chłopiec, dziewczynka? Dziewczynka, ma na imię Kleopatra, ma 4 latka. Dzięki Bogu babcia była w domu, bo policja powiedziała, że jeżeli babci by nie było, to niestety właśnie by musiała oddać mojemu byłemu partnerowi dziecko i on na to czekał, że po prostu jak mnie aresztują, to on zabierze dziecko. Kiedy dokładnie doszło do zatrzymania? To było 2 tygodnie temu, 15 w piątek. 15 grudnia 2017 roku. 2017 roku. Ile pani spędziła za kratami? Ja spędziłam 50 godzin, dlatego że w sobotę nie było niestety prokuratora, nie miał mnie kto przesłuchać. W niedzielę miałam sąd o 5 po południu. Sąd zdecydował, żeby panią wypuścić, tak? Tak. Za kaucją? Bez kaucji to było. Mhm. Sędzia stwierdził, że po prostu okoliczności, w których się znalazłam, mówiłam prawdę i po prostu kazał mnie natychmiast wypuścić. Jak wygląda w tej chwili pani sytuacja prawna? Wielka Brytania dalej domaga się, żeby pani wróciła z dzieckiem do Anglii, tak? Tak, nadal domagają się, żebym wróciła z dzieckiem do Anglii. Ja niestety odmawiam tego, dlatego że tam jest dla mnie niebezpiecznie. Moje okna w sypialni zostały postrzelone 2 razy. Dużo ludzi mnie śledziło. Po prostu było dla mnie niebezpiecznie, dlatego wyjaśniłam to sędziemu i dlatego stwierdził, że faktycznie mówię prawdę, kazał mnie wypuścić. Dlatego Anglia się domaga tak deportacji dalej. Robi to mój były partner, żebym ja tam się znalazła, żebym miała po prostu lepsze dojście do mojej osoby, ale po prostu mam jeszcze wrócić do sądu 12 stycznia 2018 roku. Do jakiego miasta? Tu w Zielonej Górze jeszcze będzie rozprawa właśnie mojej osobie o tą deportację, dlatego sędzia powiedział, żebym jeszcze przyszła na jedną rozprawę. W tej chwili będzie się toczył odwołanie o deportację mojej córki także, Kleopatry, dlatego że ten człowiek był niebezpieczny. On chce wywieźć moją córkę do Egiptu. To jest muzułmanin, tak? To jest muzułmanin, tak. On mnie bardzo oszukiwał. Spotkaliśmy się w szpitalu. Ja tłumaczyłam dla księdza. Jestem tłumaczem przysięgłym. A on był lekarzem, powiedział, że jest Grekiem. Jak się spotkaliśmy, bo oferował mi pracę w więzieniach, to on normalnie spożywał alkohol, jadł normalnie dania takie, jak my Polacy jemy, czyli wołowinę, tak? Wieprzowinę też? Wieprzowinę, tak, dokładnie. Dlatego po prostu zostałam oszukana, a uwierzyłam mu, bo jego nazwisko jest nazwiskiem greckim, to co miał. Dlatego on mnie cały czas oszukiwał, że jest Grekiem. Dopiero później, jak byłam w ciąży, dowiedziałam się, że po prostu jest muzułmaninem, co byłam w szoku. Czy pani dziecko jest ochrzczone? Tak, jest ochrzczone. Kleopatra miała 7 miesięcy, jak została ochrzczona. Jak on przyjął tą wiadomość, pani partner? Był po prostu zszokowany, powiedział, że nigdy w życiu nie mam prawa chodzić do kościoła, że mnie za to zamorduje, dlatego ja miałam bardzo dużo różnych rzeczy, które się działy pod moim domem, na przykład olej mi wylało na schodach, co miałam nogę złamaną, na przykład miałam wypadek samochodowy jeden dzień przed sądem, ktoś we mnie uderzył na światłach czerwonych w normalny, ładny dzień. Nawet deszczu nie było, co też wylądowałam w szpitalu jeden dzień przed sądem, także on robi wszystko, żeby to dziecko nie chodziło do kościoła. Kleopatra chodzi do kościoła, chodzi do przedszkola tu w Zielonej Górze. Co tydzień chodzimy do kościoła, śpiewa kolędy, wierzy, tak? I ma już swoje, że tak powiem, religijne tutaj korzenie. Bardzo lubi przedszkole, bardzo ładnie zaczyna mówić po polsku. I po prostu on chce wszystko jej zabrać, tak? Chce jej zabrać mamę.
Dziś, 30 grudnia 2017 roku, mamy również taką sytuację, że biegli psychologowie stwierdzili, że ma pani oddać dziecko ojcu tam do Anglii. Tak. Biegli tutaj z Polski, z Zielonej Góry, tak? Tak, ja byłam w ogóle zszokowana. W ogóle ci biegli nie przedstawili sędziemu moje, że tak powiem, dowody. Ci biegli napisali, że dziecko żyje w swoim świecie, gdzie psychiatra, do którego poszłam, dziecko pięknie śpiewało jej piosenki po angielsku, dziecko pięknie zdaniami mówiło jej po polsku. Także powiedziała, że to jest absolutnie się rozbieżna z tą decyzją, co biegli opisali. Jakby biegli od razu mnie nie polubili z tego względu, że nie daję im kontaktu z tatą, ale ja nie miałam dla tych biegłych dowodów z policji, która wykryła, angielska policja wykryła w jego komputerze, bo znalazła jego komputer, że on po prostu chce wrócić do swojej żony teraz już do Egiptu i napisał jej w liście, że jego motywacją jest tylko zabrać dziecko i wrócić do Egiptu. Czyli on ma nową żonę, tak? Tak, ma nową żonę, do której chce wrócić do Egiptu. I to angielska policja znalazła w jego komputerze, to było 200 stron, których ja niestety nie wzięłam do tych psychologów i oni naprawdę nie wiedzieli, oni naprawdę nie wiedzą, jakim to człowiekiem on jest. Ja nie zabrałam zdjęć, w którym Kleopatra była bardzo posinaczona, różnych dowodów po prostu im nie przedstawiłam, co oni nie mogli spojrzeć na to z innej strony jakby. Oni myśleli, że on jest wspaniałym tatusiem, bo on się przedstawił jako lekarz, ale po prostu nie przeczytali dużo dowodów, które świadczyły o to, że to jest po prostu niebezpieczny człowiek. Czyli teraz ma pani nadzieję, że 12 stycznia tutaj w Zielonej Górze sąd weźmie pod uwagę te wszystkie argumenty, zarówno od polskich psychologów, jak i od angielskich policjantów, te, które zostały zgromadzone w tej sprawie, tak? Tak, ja mam taką nadzieję. 12 stycznia jest o moją deportację, a złożyliśmy odwołanie z adwokatem, tak, do sądu okręgowego, także jeszcze nie mamy daty o Kleopatrę. Jest jeszcze nieustalona data i po prostu ja mam taką nadzieję, że jak będzie data ustalona, że sąd po prostu przeczyta dobrze te dokumenty, tak, z angielskiej policji, która znalazła dużo dokumentów, że to jest niebezpieczny człowiek, że przecież jak można kogoś wezwać i rozbić mi kulami, mam rozbite kulami okna w domu, które jeszcze zostały, nie wymieniłam tego okna. To była decyzja moja, nie dlatego, że ja chciałam stamtąd uciekać, ja musiałam po prostu. Ja zostawiłam swój dom, który był prawie spłacony, ja zostawiłam dobrą pracę, którą miałam, ja zostawiłam wszystko, zamknęłam drzwi i po prostu uciekłam ze względu na to, że ja jestem w niebezpieczeństwie, on mnie naprawdę chce zabić. Dziękuję.